Kogo wkrótce poznasz? Czytanie dla singli. Witam serdecznie wszystkich singli, osoby samotne, które chcą kogoś poznać. Zobaczmy dzisiaj, co pokażą karty Tarota lub jakie dadzą wskazówki. Witam oczywiście wszystkich moich subskrybentów i zapraszam również innych wszystkich widzów do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali moje filmiki za darmo z różnymi wróżbami. Zapraszam również do komentowania, do pisania Waszych historii, do wymiany energii ze mną. Dziękuję serdecznie, to wszystko jest ważne dla rozwoju mojego kanału i dla mojej własnej inspiracji. Zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne. Mój e-mail, czyli adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod tym filmikiem i również w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście, by przyjrzeć się Waszym osobistym, indywidualnym problemom. Zapraszam. Teraz, kochani Państwo, przygotowałam trzy grupy kart Tarota. Numer 1, 2 i 3. Wybierzcie Państwo tą grupę, która Państwa przyciąga. Tę liczbę, ten numer, który Państwa wzrok od razu przyciąga. Kogo poznają single w najbliższym czasie? Numer 1. Wypadły dwie karty. Kogo poznasz w najbliższym czasie? Paść kielichów. Paść kielichów mówi o tym, że jakaś młoda osoba wejdzie w Wasze życie. Poznacie młodą osobę, być może rówieśnika lub młodszą osobę od Was, który szybko się zakocha. Tylko uwaga, bo jest to osoba niedoświadczona, młoda i zakochująca się bardzo szybko. Widzicie, tutaj ta osoba fruwa już głową w niebie, wisi, po prostu już ma głowę w chmurach, jest szczęśliwa, zakochana. Natomiast paść kielichów to osoba młodziutka, która się szybko zakochuje, jest jeszcze naiwna. Więc uważajcie, by ta miłość nie była krótkotrwała, ponieważ osoba ta szuka jeszcze doświadczeń miłosnych, no i po prostu może być coś, rozwinąć się coś niedojrzałego. Jeśli jest to osoba starsza od Was, to być może jest pomimo to duchowo, emocjonalnie niedojrzała. Dlatego tutaj w karcie Pazia Kielichów wydaje się ta osoba jeszcze niedoświadczona i ucząca się jeszcze, jeśli chodzi o relacje, związki. Tutaj mamy kartę kochanków, czyli to może być rzeczywiście jakiś romans, jakaś miłość, jakaś piękna historia miłosna. No, być może namiętność, pożądanie, wspaniała para, która będzie miała cudowne, miłosne, romantyczne wibracje. Także paść kielichów i szóstka de lavas, czyli kochankowie, na pewno obiecują jakieś piękne, romantyczne momenty. Zakochanie, uczucia, które Was będą opływać. Piękna prognoza dla jedynki. Karta numer 2 dla grupy drugiej.
słońce i kapłanka. Poznasz na pewno kogoś pogodnego, serdecznego. Będzie piękna jasność sytuacji. Być może poznasz tą osobę za dnia. Czyli światło dzienne, dzień, pora dzienna, pora dnia. Tutaj piękna, gorąca, wręcz bardzo gorąca relacja z gorącymi uczuciami, klarowność, jasność, szczęście, pozytywne myśli, nadzieja na rozwinięcie się czegoś pięknego. Kapłanka mówi również o pewnych duchowych wartościach, o intuicji, o potędze intuicji. Czyli uwierz swojej intuicji, która cię dobrze prowadzi. Uwierz swojej intuicji, która ci podpowiada, gdzie możesz poznać partnera lub kto, jaka potencjalna osoba, którą już znasz, jest warta być może zaufania. Czyli pokieruj się swoją głęboką intuicją. Ona ciebie nie myli. Drugim aspektem karty kapłanki jest wartości, w które sami wierzycie. Czyli również duchowość, głębsze uczucia, głębsza relacja z głębszymi emocjami. Takiej relacji oczywiście Wam życzę. Uwierzcie swojej potędze rozumu i intuicji. I uwierzcie, że poznacie kogoś właśnie bardzo na Was otwartego, pogodnego, serdecznego, z kim będziecie mogli zbudować bardzo gorącą, namiętną, piękną relację. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia. Król kielichów. Czyli niedługo, kochani, poznacie jakiegoś króla kielichów. Król kielichów oczywiście romantyczny król o pewnej mocy, władzy, który wsłuchuje się w głos swojego serca, który kieruje się emocjami. Emocje wręcz opływają go i są dla niego najważniejsze w życiu. Emocje, uczucia, romantyczne chwile. Jest to król, dla którego miłość jest bardzo ważna. Wszelkie relacje, romanse, flirty są dla niego bardzo ekscytujące, ważne. Ten król jest spokojny, opanowany, wsłuchuje się w głos swojego serca, kieruje się również głosem serca. Także poznacie kogoś tak romantycznego. Trójka kielichów mówi o tym, że będziecie się radować. Będziecie przeżywać piękne, radosne chwile razem. To karta radości. Ale również uważajcie, przestroga, byście nie wplątali się w relację trójkową. Uważajcie, by ta osoba, którą znamionuje tutaj król kielichów, nie była w żadnym innym związku, nie miała innych zobowiązań. Ponieważ karta trójki kielichów mówi również o związkach trójkowych. Więc sprawdź to, zapytaj, porozmawiaj, zanim zaangażujesz się emocjonalnie w tą relację z takim właśnie królem kielichów, czyli z osobą bardzo romantyczną, flirtowną, która będzie obdarzać cię uczuciami, emocjami, komplimentami, która będzie chciała z tobą flirtować,
spędzać romantyczne chwile. Upewnij się, czy ta osoba nie jest już w jakimś zobowiązującym związku. No jeśli chyba że lubisz, odpowiadają ci, imponują ci relacje trójkowe. Natomiast radość, piękne momenty na pewno będą wiązały się z poznaniem takiej romantycznej osoby, jakim jest król kielichów. Dziękuję grupie trzeciej. Dziękuję wszystkim singlom, którzy zaglądali tutaj porady i wskazówki Tarota. Życzę Wam, byście poznali tak wspaniałych, romantycznych partnerów właśnie do jakichś pięknych, romantycznych momentów w Waszym życiu. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia już wkrótce.